Zespół Syndykat powstał w 1999 roku. W skład zespołu wchodzi 3 mężczyzn i 1 przedstawicielka płci pięknej. Zespół gra muzykę z gatunku hip-hop i pochodną rapu. Pomysł się narodził w mojej głowie. Zawsze chciałem coś robić, tworzyć, dusza artysty i tak dalej. No i tak się zaczęło. Już prawie 14 lat temu. Zespół wydał w 2001 roku swoją pierwszą płytę S2001, którą rozprowadzali wśród znajomych. Ich ostatnia płyta to Reaktywacja 2012. Z tej płyty pochodzi utwór Moje Miasto. Urząd Miasta tym utworem promuje Legnicę. Moje Miasto to był taki impuls do tego, żeby troszeczkę pokazać się szerszej publiczności. Raz, że spodobało się to właśnie samemu prezydentowi Urzędowi Miasta, a dwa, że zwykli ludzie, którzy nawet nie słuchają takiej muzyki, łyknęli to, że tak powiem. Naprawdę wpada to w ucho i ludzie docierają do nas pozytywne komentarze, takie dość miłe, że to, co robimy, gdzieś tam w końcu znalazło odbiorców i dlatego już teraz próbujemy troszeczkę na głębszą wodę się puścić. W kawałkach Syndykatu można usłyszeć hiszpańskie klimaty. Znam tam ludzi, którzy zainteresowali się mieszaniem muzyki w zasadzie, bo gościu, który śpiewa w moim mieście, Jakob, w zasadzie gra w zespole flamenco i to jest śpiewanie flamenco, także to jest takie pomieszanie styli totalne. No ja postanowiłem, żeby coś z tym zrobić, pomieszać, zobaczyć, jak to wyjdzie. No tam generalnie mieliśmy naprawdę dużą rzeszę odbiorców z jego wokalem. Mamy więcej piosenek z nim, tylko że one są po prostu gdzieś tam. No i od tego się w sumie zaczęło później po latach, że nawiązaliśmy sporo ten kontakt. Ja wróciłem już później do Polski na stałe i postanowiliśmy wydać tą płytkę, taką nielegalną oczywiście. Moje Miasto było zalążkiem całej płyty w ogóle. Od tego zaczęła się cała płyta, która się nazywa Reaktywacja. Ma 22 traki i właśnie wyszliśmy korespondencyjnie między Legnicą a Hiszpanią, wymieniali się wokalami i tak się później stało, że Wojta zjechał do Polski, do Legnicy. No i od tego później jakoś nam tak już po drabince żeśmy jakoś polecieli. No i w sumie 2 lata to trwało, no ale myślę, że efekt końcowy, czyli cała płyta, godna uwagi. Gdzie wy to nagrywacie? W domu. W studiu Kopyto. Do domowych. Jak już nagrywamy, to nagrywamy u niego w domu, w studiu. Bardzo fajnie, bardzo profesjonalnie to wszystko na końcu się łączy ze sobą. Natomiast jeżeli chodzi o samo komponowanie muzyki i dźwięków, to wszystko wychodzi z głowy w domu, prawda? Siedzę sobie między kuchnią, łazienką, a lodówką, nie? Się w sobie pomykam. Gdzieś tam nagle, o klawisz, nie? Siadam, gram, o fajne dźwięki, no, zapisuję i z tym wszystkim przychodzę do Wojtasa, potem coś kręcimy. W zespole jest również wokalistka Ewelina. Ale tak, również mamy wokalistkę, posiadamy. Dzisiaj nie mogła przyjść, no niestety ta godzina uniemożliwiła to, ale tak, mamy bardzo dobrą dziewczynę, która śmiga teraz na wokalu z nami. Oczywiście to wszystko można usłyszeć na naszym profilu na YouTubie, jest już pierwsza piosenka z nią, bo na płycie mieliśmy inną wokalistkę. Problemy ze zdrowiem na razie ją wykluczyły z dalszego muzykowania, ale dajemy jakoś radę z Eweliną. Syndykat będzie można posłuchać w najbliższą niedzielę o godzinie 17 na lotnisku. Chciałbym jeszcze zaprosić wszystkich właśnie w niedzielę 30 czerwca o godzinie 17 na nasz koncert. Będziemy supportować, będziemy mieli pół godziny przed głównymi gwiazdami. Tak więc wszystkich, którzy znają nas, bądź którzy też nie znają, a którzy gdzieś tam słyszeli o nas, zapraszamy w imieniu całego składu i Eweli, której też nie ma, bo warto. Pokażemy się z jak najlepszej strony, będziemy mieli kilka kawałków, tak więc zapraszamy wszystkich Legniczan 30 czerwca na lotnisko.